Witam Was na moim kanale KittyNG. Dzisiaj przetestuję Wam i pokażę Wam, który z korektorów lepiej się sprawdza pod oczami, które są podkrążone, zasieniaczone, który lepiej się sprawdza. Także nie przestraszcie się za chwilę, kiedy zobaczycie mnie sotę. Prawda, że jestem sotę z takimi rożkami śpię, słuchajcie, więc, bo tak najlepiej mi się włosy nie plączą, a później tak lekko falują. Także lepszy ogar jest, jak one są takie, wiecie, skręcone. Ale do makijażu to lepiej, żeby one tutaj mi się nie plątały. Dobra, do rzeczy. Dzisiaj taki filmik, nie wiedziałam jak nazwać ten filmik tak naprawdę, bo chciałam Wam pokazać, zrobić takie porównanie dwóch korektorów, dwóch ulubionych moich korektorów, a tak naprawdę myślałam, że ten drugi będzie moim ulubionym, ale niestety albo stety ma inne właściwości i nie pobił, że tak powiem, tego mojego ulubionego wszechczasów, którego używam, nie wiem, żeby Wam nie skłamać, jakieś 3 lata. Spokojnie. Myślałam, że ten drugi, a o którym mowa, o Born This Way, kolorek Snow, myślałam, że on, że tak powiem, jego właściwości, bo jest bardzo zachwalany, dorównają temu, tak, Tarte Shape. Więc jak to się prezentuje, jakie ja mam zdanie i zobaczycie zresztą właśnie przy makijażu zrobię jedno oko Born This Way, czyli Too Faced korektorem, a drugi Tarte Shape i powiem Wam, co ja myślę i zobaczycie, jakie jest krycie i tak naprawdę, że to są dwa różne korektory. Chciałam zrobić w tym filmiku porównanie tych dwóch korektorów, natomiast chciałam Wam też... widzę, że słoneczko trochę wyszło. Natomiast chciałam zrobić też przy okazji makijaż, pokazać Wam produkty, które ostatnio bardzo fajnie mi się sprawdzają i tak pokrótce chciałam Wam to przedstawić. Nie wiem, czy pokrótce, bo z tym moim pokrótce to różnie nie wygląda, także weźcie sobie kawkę, muszę się obudzić, albo wodę. Ja to, słuchajcie, woda, kawa, to jest zestaw mój codzienne, że tak powiem, tak? Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak te dwa korektory sprawdzają się pod oczami i chcecie spędzić czas ze mną szykując się, czyli malując się, zrobię takie małe Get Ready With Me z produktami, których używam na co dzień. Tusz, właśnie nie wzięłam tuszy. Brawo ja. Ale henne mam zrobioną ostatnio, więc jakoś to wygląda. Dobra, pójdę po tuszę zaraz. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jakich produktów używam w codziennym makijażu, make-up, no make-up, i jesteście ciekawi porównania tych dwóch korektorów, to zapraszam Was do dalszej części. Weźcie sobie wodę, kawkę i jedziemy. Zaczynam. Dobrze. Tylko muszę iść po tuszę. Open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Trzeba się odświeżyć. To co uwielbiam, tym po prostu się budzę. Serio. To jest coś, bez czego mój dzień się nie zaczyna. Ziaja, antyoksydacja, jagody akai z kwasem hialuronowym, best of the best. Oczki sobie przemyjemy ziają, płyn micelarny. Także tak sobie oczka przetrzemy. Tak. Okej. Od razu lepiej widzimy. Łyczek wody. I widzicie, tutaj oczka mam lekko niewyspane. Pod oczy i na oczy żel arnikowy. No taką ilość sobie biorę. Ja zresztą i tak nie żałuję tego żelu, słuchajcie. Ja sobie go tu i na powiekę tutaj delikatnie. Biorę sobie drugą.
jak ten żelarnikowy będziecie trzymać w lodówce, to efekt będzie jeszcze podwójny, wow, bo będzie dodatkowo efekt chłodzenia po prostu. I pod powiekę. Także mamy to. Słuchajcie, mój ostatni taki hit i ulubieniec to jest Perfecta Fenomen C z witaminą C na dzień i na noc. To jest takie serum, a witamina C, jak wiecie albo nie wiecie, to jest witamina młodości. Wyrównanie kolorytu, nawilżenie, odświeżenie. Fenomen C. Fajne jest to, że to jest właśnie takiego koloru, wiecie, lekko pomarańczowego. Takiego karotkowego, także tak jakbyście, wiecie, wzięły sobie po prostu samoopalacza. Zresztą zobaczcie, tu jest taka fajna pipetka, przepięknie pachnie. Tak. Niekoniecznie sobie na brwi. Przepięknie pachnie, tak delikatnie. O, i wiecie, nadaje takiego lekkiego kolorytu. Jest takiego pomarańczowego koloru. Bardzo ładnie, tak wiecie, wyrównuje koloryt skóry, orzeźwia ją, lekko, wiecie, nadaje, to nie to, że będziecie zaraz, nie wiem, brzoskwiniowe, nie. Tak bardzo ładnie ten kolor się, wiecie, rozprowadza i tak jakby lekko tak smaga w waszą skórę. Widzicie, taka jest wtedy, nie wiem, taka świeższa po prostu, naprawdę. Także Bielenda, Fenomen C, bardzo fajne to moje odkrycie. Zobaczcie już, jakie zużycie jest. Naprawdę mega się sprawdza i właśnie pod makijaż momentalnie się wchłania. Nie zostawia żadnej tłustej konsystencji. Także i ładnie tak ten koloryt skóry wyrównuje. Drugim moim takim hitem to jest Ziaja. Słuchajcie, Ziaja to jest kozie mleko, mleczny koncentrat młodości, energetyzujący, wygładzający. Jest na twarz, dekolt i tutaj wiecie, na szyję. Szyję, dekolt i na twarz. Bardzo fajna konsystencja, lekka i on mi się świetnie sprawdza, słuchajcie, jako baza. Jest na dzień. O, taką ma konsystencję, powiedziałabym, że na wpół wodnistą, przezroczystą. Właśnie jest tutaj dużo takiego nawilżenia. On właśnie daje mi takie odczucie, dwie pompeczki, zresztą ja tego nie żałuję, bo to jest bardzo komfortowy, po prostu bardzo fajnie sprawdza się jako baza. Na szyję też, tylko tutaj to mi nie będzie. Świeży zapach. Przepraszam, jeżeli słyszycie takie chrumkanie, ale to dżin chrapie. No, po prostu nic nie poradzę na to. Ale dżin chrapie. I czasami może być słychać. Bardzo fajna ta pompeczka, bardzo fajnie się nakłada, rewelacja. No to mamy już bazę. Teraz podkład. Podkładu to trochę, ale dzisiaj użyję gąbeczki, żeby to było szybciej. Podkład, dzisiaj podkładu użyję Bielendy. To jest właśnie z witaminami A, C i E. Bardzo lubię ten podkład, jest bardzo fajny. Zobaczcie, jakie tu zużycie. To jest ta jedyneczka. Konsystencja on ma, bardzo fajna jest ta pompeczka. O, widzicie, jest taka półpłynna. Nie jest, że spłynie Wam, ale też jest dość gęsta. Wyrównuje koloryt. To jest tak naprawdę taka po prostu wyrównanie kolorytu. Dwa korektory, które właśnie chciałam Wam pokazać, porównać, to jest Too Faced, Born This Way, Color Snow. Tarte Shape, Light Neutral.
Light Neutral. To jest nowa tubeczka, ja wykończyłam poprzednią. No i że wykończyłam, to na Black Friday zakupiłam sobie właśnie Born This Way To Face ten korektor. Chciałam go wypróbować, bo dużo słyszałam pozytywnych opinii, tak? No ale co o tym myślę, zaraz Wam pokażę. Przede wszystkim to są dwa najjaśniejsze kolory. Jedne z najjaśniejszych kolorów. W Tarp chyba jest jeszcze jeden jaśniejszy. W Born This Way nie jestem pewna, ale to są jedne z najjaśniejszych kolorów. I wydawało mi się, że najbardziej zbliżony do mojego kolorytu, tak, skóry. Natomiast zaraz zobaczycie, najpierw pokażę Wam Too Faced. Zobaczcie, odkręcamy. I mamy tutaj taką szpatułeczkę, gąbeczkę. To jest bardzo podobny ten aplikator do nałożenia, tak jak w Tarp Shape. I teraz pokażę Wam, zobaczcie, jaki to jest kolorek. Co ważne, te kolory nie ciemnieją. To jest taki bardzo, widzicie, jasny dość kolor. Myślę, że to też jest powód, że może kolor sobie nie dobrałam. Ale jak zauważycie, konsystencja tego właśnie korektora pod oczy jest taka mokra. Mokra i dość jasna. Jest zastygająca, nie spływająca, ale nie wiem, czy widzicie, tutaj jest taka poduszeczka, ja bym powiedziała, wody, co sprawia, że ten korektor jest bardziej taki wodnisty. Nie powiedziałabym, że nawilżający, bo ja go stosuję, stosowałam go i nie widziałam, żeby jakoś bardziej nawilżał strefę pod oczami niż Tarp. A zobaczcie teraz Tarp Shape, to jest Light Neutral, tak, podobna szpadłeczka i macie kolor taki. Jest zdecydowanie cieplejszy, piaskowy. Tarte Shape To Face Snow Light Neutral. Dobra, nakładamy pod oczy i zobaczymy. To Face. Niewielką ilość, słuchajcie, bo ja nie dużo nakładam, tak? Widzicie? Jedną warstwę. Jest dość wyrównania, tak? W porównaniu z tą jest zachowany koloryt. Wbrew pozorom ta jasność jest tutaj ładnie rozblendowana i ładnie się to prezentuje. Ale teraz zobaczcie, Tarte Shape sobie tutaj nałożymy. Taką ilość tutaj. Zobaczcie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Zobaczcie, jakie tu jest krycie. Jak się rozchodzi ten korektor. Konsystencja jest w ogóle, wiecie, bardzo kremowa, gęstsza, co powoduje, że ten produkt w moim przypadku lepiej jest wchłanialny. Ten jest bardziej wodnisty, rozjeżdża się. Zobaczcie. Widzicie to? Zobaczcie. Wszystko wyrównał. No nie mam więcej pytań, no zobaczcie. Tu widać jeszcze, trzeba by było nałożyć jeszcze jedną warstwę. Ja nałożę jeszcze jedną warstwę. Zobaczcie, tu po jednym razie znika w ogóle, nie ma nic. Wyrównuje się cała struktura. Całe tutaj podkrążone oko wyrównało się pięknie. Nałożyła. Ja dołożę tutaj jeszcze drugą warstwę, właśnie tu w tą strefę. Może troszeczkę, ale teraz tak patrzę, zależy z której strony zerkniecie, to tak naprawdę jeszcze bardziej tutaj to jaśniejsze właśnie spowodowało, że większe wgłębienie się zrobiło.
Obydwa dobrze się nakładają, słuchajcie, i nie wchodzą w zmarszczki i one wytrzymują cały dzień. Na to bez żadnego obydwa wytrzymują cały dzień, bez żadnego, wiecie, przypudrowywania, i bo ja w ogóle nie przypudrowuję strefy pod oczami. No więc możecie sami sobie ocenić, który lepiej się, że tak powiem, sprawdza. No, nie ma żadnego dołka, nie ma żadnego, wiecie... No jest, strefa pod oczami jest wykorektowana tak, jak powinna być. Moim zdaniem wygrywa. To jest mój hit hitów od 3 lat. Więc zmywamy. Oczy pod oczami. Sobie jeszcze troszkę żelu, tak, żeby nawilżyć, żeby było tak, jak było to poprzednio. Znowu ten film będzie trwał wieczność. Ale chcę Wam naprawdę pokazać różnicę, bo te korektory nie są tanie. I w zależności od potrzeb Waszej skóry, czy jest bardziej dojrzała, bardziej jędrna, czy właśnie potrzebujecie większego rozświetlenia, czy raczej wyrównania struktury pod oczami i zakrycia sińców, więc będziecie bardziej, że tak powiem, mam nadzieję, moja recenzja pomoże Wam w wyborze, jeżeli się już zdecydujecie na któryś z korektorów, bo uważam, że warte są swojej ceny, bo robią robotę, tak Wam powiem. Dobrze, więc teraz nałożymy, zobaczmy, czy TarpShape sobie poradzi sam z tą tutaj, z tym dołeczkiem, tak, zasilniaczenia. Lepiej zostaje ukryte. No tutaj to, o, widzicie, zależy od światła. Ale uważam, że TarpShape zdecydowanie lepiej sobie, jeszcze tutaj może nałożymy na to, to co w Too Faced też nakładałam, tu na to zagłębienie po prostu. Widzicie, jak ładnie, moim zdaniem z TarpShape lepiej się pracuje tak bardziej kremowo i no zobaczcie, znika, tak? I tu to zagłębienie, kiedy dołożymy drugą warstwę leciutko, tak? Zobaczcie, znika. No znika. Przy Too Faced nie jestem w stanie tego zrobić. Widzieliście, przy Too Faced tu była taka linia jasna podkreślona. Przy TarpShape nałożyłam jeszcze troszeczkę, tak? Nałożyłam jedną warstwę i tu troszeczkę, żeby zakryć jeszcze tą linię. I tu się udało. Przy Too Faced tego się nie udało zrobić, bo ona jeszcze bardziej jaśniała jakby, tak? Więc zagłębienie się powiększało tak naprawdę, a nie pomniejszało. To oko widzę, że pod tym okiem mam dzisiaj akurat więcej problemów, bardziej problematyczne, ale to dobrze, bo pokazało, że Too Faced średnio nie poradzi sobie właśnie z strefą pod oczami bardziej problematyczną. Natomiast TarpShape, oczywiście jedną warstwę też nałożyłam i dołożyłam leciutko w to miejsce, które wymagało jeszcze przykrycia, czyli tutaj ten dołek taki, który Too Faced w żaden sposób nie mógł przykryć, wyrównać struktury, bo on tylko pogłębiał tą jasność i tak naprawdę pogłębiał ten dołek. Możliwe, że kolor też jest za jasny. Może jeżeli bym wybrała lekko taki właśnie brzoskwiniowy, będzie lepiej. Możliwe, bardzo możliwe, natomiast po konsystencji tego korektora widzę, że on jest bardziej jednak wodnisty. Bardziej w konsystencji jest taki lżejszy, wodnisty. Natomiast TarpShape jest bardziej gęsty, kremowy niż ten. Bardziej ta konsystencja jest cięższa, co na oku pod oczami zupełnie tego nie ma. To wręcz powoduje, że bardziej ten TarpShape, słuchajcie, jest plastyczny. Bardziej kremowy, plastyczny i bardziej lepiej wchłania się po prostu. Dobra, gadam. Zabieramy się...
zróbmy coś z twarzą. Ogarnijmy się. Słuchajcie, może brwi. Catrice. Światło się zmienia. Było ładne słoneczko przez chwilę. Robiłam sobie ostatnio henną, więc naprawdę tutaj to nic właściwie nie trzeba. Słuchajcie, esens. I słuchajcie, zapuszczam włoski, że tak powiem. Tutaj mam takie, widzicie, włoski, ale nie wyrywam ich na razie, bo próbuję zapuścić troszkę grubsze te brewki. Odżywkę Booster Eveline. Uwielbiam. Ten Eveline, bo w ogóle, tak, to jest też Eveline. Tak, Eveline i to jest Volumix Fibralast. I ta szczoteczka też jest wykręcona, więc pokażę Wam, bo też bardzo fajny efekt dojeżdża do tutaj, do samej krawędzi, co bardzo fajnie powoduje, że tak jakbyście prawie miały kreskę pod oczami. I ona bardzo, widzicie, dojeżdża. O, zobaczcie. Bardzo dojeżdża, fajnie rozczesuje. Ja nic przecież zalotką w ogóle nic nie podkręcałam. I ona bardzo dojeżdża do końca tutaj. Słuchajcie, nie wytrzymała karta. Tutaj się też nagrywa. Hello. Bardzo fajny tusz, że znowu te ustawienia zrobić. Wracam, wytuszowane rzęsy. Bardzo fajna jest ta Eveline. Fiberlast. Bardzo fajna, wykręcająca, rozdzielająca i bardzo ładnie dojeżdża do końca. Także mamy to. Na policzki sobie nałożę róż. Słuchajcie, Blush Pearl Smart Girl w naturze. Była promocja w ogóle na produkty właśnie te Smart Girl. To jest Pink 01. Pearl, czyli myślałam, że będzie miało drobinki, nie? Ale swatchowałam sobie. Zobaczcie, takie fajne, ładne róże. Bardzo ładne. Tu jest ciemniejszy, tu jest taki właśnie perłowy, tutaj taki nie do końca określony, ciepły. Nie, to nie jest perłowe. Ta nazwa właśnie Trio Blush Pearl to tak jakby, że to wiecie, perłowe, ale to nie ma żadnych, to nie jest w ogóle perłowe. Jest taki fajny, ciepły jeszcze. I właśnie mieszając je, co właśnie zaraz zrobię, jest bardzo napigmentowane. Tak sobie leciutko biorę. Opruszam. Jest bardzo napigmentowany. I była w naturze promocja i to trio kosztowało 4 zł. Więc, a że ja lubię róże. I słuchajcie, tutaj już róże dostałam od tych lamp. Zobaczcie. Widzicie? Bardzo taki, mi bardzo Down Boya przypomina. Może przesadziłam trochę, ale uwierzcie mi, że dodatkowo softboxy dają tyle, wiecie, ciepła, że ja się rzeczy kolory mam, ale mi to nie przeszkadza, spoko. Bardzo mi się podoba to trio i jest bardzo napigmentowane i słuchajcie, ja nie widzę tutaj żadnej perłowości. I Pink 01. Rozświetlacz Lovely Silver. Wiecie, ja lubię też na ufko. Light Plum Eveline.
numerek 18. Ładna jest. Bardzo ładna. To czas teraz na moje włosy. Słuchajcie. Widzicie? One, moje włosy się kręcą. Ale kiedy je tak na noc wezmę, to takie większe fale są. Mogę zrobić. Wyżej weźmiecie kucyki, tym wtedy bardziej włosy są tak, wiecie, podniesione. Nie będzie tak bardziej przyklepnięte. O. Także to jest mój make-up, no make-up. Jak mnie ktoś zna, to wie. O. I tak się to prezentuje. Tak się Dumbo prezentuje. Mam nadzieję, że ten filmik się spodoba i przybliży, jeżeli ktoś z Was chce sobie zakupić właśnie któryś z tych korektorów i zastanawia się, który jest lepszy, no to mam nadzieję, że ten filmik pokazał Wam, który korektor na co stać i który tak naprawdę więcej jest w stanie przykryć. No i jeszcze ten, także takie get ready with Dumbo. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik. Dajcie mi znać, czy któryś z korektorów używacie, znacie, lubicie, czy któryś Wam się lepiej sprawdza, czy co myślicie na ten temat. Trzymajcie się zdrowo, słonko nosimy w sobie i widzimy się już niedługo. The shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burned.